naszym studio radiowym kolejni goście. Łukasz Bzowski, witaj Łukasz. Witam bardzo serdecznie. Klawiszowiec zespołu Bednarek, klawiszowiec zespołu Grupsona oraz Kamil Bednarek. Witaj Kamil. Witam wszystkich słuchaczy. Witaj serdecznie. Słuchajcie, czy wy znacie tą płytę Brygady Kryzys? Tak szczerze? Szczerze to ja na przykład niestety nie. A ty Kamil? Ciarki wstydu też nie. No to muszę wam to podlinkować, żebyście sobie posłuchali, bo to jest naprawdę historyczny i bardzo ważny materiał. Dziękuję na wstępie za ten album, za płytę, która jest już w moich rękach i od okładki tej płyty chciałem zacząć. Bardzo zaskoczyła mnie ta koncepcja artystyczna, ponieważ czegoś takiego się zupełnie nie spodziewałem. Spodziewałem się bardziej twojego, Kamil, wizerunku na zdjęciu albo na jakiejś grafice, tak jak to wcześniej bywało. Tymczasem no coś takiego, co jest zaskakujące. Skąd ten pomysł? Widziałem, że malował to jakiś wasz kolega związany z ekipą, chyba nawet Hona Bibe. Tak, bardzo uzdolniony człowiek. Słuchajcie, to jest jakby interpretacja połączonego z różnych części talizmanu i to jest taki mój muzyczny talizman. Na początku miałem taki pomysł, żeby to był jakby taki kamienny talizman rozdzielony, który zaraz się połączy i będzie tym muzycznym moim talizmanem. Ale tutaj wykorzystaliśmy trochę bardziej artystyczną wersję tego. No ale to chodzi o to, że tutaj są jakieś elementy. Tak, każda jakby część, wiesz, tylko bardzo artystycznie. A jakie to są elementy? Słuchaj, no tam jest, na pewno jest dancehall, jest rap, są elementy funku, soulu i jest nawet ballada, która zupełnie, wiesz, jakby odbiega od tego, co wcześniej grałem. I to wszystko spotyka się tutaj w środku. Tak, w środku, z sercem naszego talizmanu. A ty masz, Kamil, jakiś swój talizman? Taki osobisty rzeczywiście sensu talizman. Tak. Bo ja na przykład pracowałem kiedyś z takim zespołem, gdzie wokalista miał talizman swój ukryty w worku, który wnosił na scenę zawsze i z tym workiem na plecach Tak, śpiewał. Ja mam go na szyi. Tutaj mam takie trzy prezenty od moich przyjaciół, rodzinki i one zawsze mi towarzyszą. Nawet ostatnio zerwałem ten łańcuszek i szybko pojechałem go naprawić i musiałem go mieć, bo przyzwyczaiłem się do nich i wiesz, mam nadzieję, że przynoszą mi szczęście. Zdarzyło ci się występować bez nich i mieć w związku z tym jakiś problem? Wiesz co, na szczęście nie. I zawsze je masz po prostu. Tak, zawsze je mam. Ta płyta jest na pewno bardziej odważna niż poprzednie płyty, jakie nagrywaliśmy, powiedziałeś w Radio SK. Czy miałeś na myśli to, że wyrwałeś się z kanonu reggae na swoich płytach? Czy to było ryzyko? Czy czułeś się jakoś uwiązany przez reggae? Wiesz co, ja... Wszystko teraz się zmienia, wszystko idzie do przodu. Ja chciałem też pójść trochę z duchem czasu i nie ukrywam, że jestem strasznie ciekaw takich eksperymentów. Nie wszystko zawsze dobrze wychodzi, ale na przykład kawałek Zabieram Cię na tripę z połączeniem reggae i funku. I mi się na przykład to strasznie podoba. Uwielbiam to grać, chłopaki też, jak widzę, jak gramy to na próbach, to każdy po prostu nie może się doczekać tej najnowszej trasy. I ja też potrzebowałem takiej świeżości. Myślę, że każdy artysta w którymś momencie swojej kariery jest gotowy na pewne zmiany i ja nie lubię tego szufladkowania, wszędzie o tym mówię, uwielbiam reggae, kocham reggae, zawsze będę grał, zresztą mam fajny pomysł na przyszłość i chciałbym zrobić też całą reggaeową płytę, ale to jeszcze muszę do tego trochę dojrzeć. Musisz ograć to tak, sobie to ogram, pogadamy następnym razem. Tak, dokładnie, ale to jest jakby, myślę, kolejny etap w naszym życiu, naszej twórczości, bo też tę płytę wydaliśmy własnym sumptem, założyłem, stworzyliśmy. O tym też za chwilę. Okej, rozpędziłem się. Jeszcze nawiązując do tego nowego, co powiedziałeś, że chcieliście prowadzić coś nowego. Też zwróciłem uwagę na to, że pytanie w jakimś wywiadzie o to, co robić w zimie, powiedziałeś, że najlepszą receptą na zimę jest dobry, stary funk i soul. I rzeczywiście, to nie jest nic nowego. Soul i funk to jest muzyka, która narodziła się bardzo, bardzo dawno temu. Tak, piękna muzyka. W ogóle ostatnio właśnie Łukasz mnie ją zaraził. I powoli gdzieś tam zaczynam się osłuchiwać z tym. I na winylach nawet. Przedwczoraj złamałem igłę niechcący w ogóle. Za bardzo dociążyłeś ją. Coś tam się wydarzyło. I myślę, że wiesz, to będzie kolejny też etap w mojej twórczości. No ale to jest taki, wiesz, rozwojowy. To takie próbowanie się w różnych gatunkach muzycznych, myślę, że jest rozwojowe dla artysty. I to nie jest łatwe na pewno, bo no, to nie jest łatwe, ale... Mi się wydaje, że tak naprawdę ciężko klasyfikować, ponieważ te utwory mają to do siebie, że nawet jeśli w pierwszym kontakcie kojarzą się z jakąś konkretną stylistyką, to mimo wszystko zawierają cały czas jakieś elementy reggae, czy to wykonywane tylko i wyłącznie w partii gitary, czy basu, także
Wydaje mi się, że jest to wynik przede wszystkim doświadczeń całego zespołu i wszystkich muzyków, którzy pracowali nad tym albumem. Kamil, powiedziałeś, tu znowu się odwołuję do jakiegoś wywiadu, bo dzisiaj przejrzałem trochę tych materiałów związanych z tobą i z wami generalnie. Powiedziałeś, strasznie lubię naturalność. I tak sobie pomyślałem, jak czujesz się grając na takich imprezach, jak dzisiejsza rocznica istnienia wielkiej komercyjnej telewizji. Czy to są takie miejsca, gdzie spotykasz się z naturalnością, czy bardziej z jakiegoś powodu zmuszasz się do obecności tam, no bo ciebie zaproszono i warto się pojawić, a później szybko zmykasz? Czy jest to dla ciebie jakby... Wszystko zależy od artysty. Jeżeli, wiesz, tam są ludzie, wiesz, to są ludzie, którzy potrzebują muzyki, którzy słuchają muzyki na co dzień i nie wyobrażam sobie, żeby nie było muzyki, więc skoro tam dostałem zaproszenie i mogę pokazać, wiesz, to co robię, to co tworzę, to jeżeli ja, wiesz, czuję się dobrze tam naturalnie, to myślę, że to nie ma z tym problemu. Wszystko zależy od nastawienia. I wiesz, mimo że to jest, wiesz, pompowane telewizyjnie i tak dalej, a nie każdy lubi telewizję, to myślę, że też jest wielu ludzi, którzy oglądają to i czekają na ten występ, bo jest wielu fanów, którzy czekają na mój występ i to jest miłe. Mi bardziej chodzi o takie sytuacje typu, macie w tekstach takie historie typu łapy w górę i tak dalej, ale ja tego a często nie mówię, tam podejrzewam, ja tego nie że mówię. Siedzą jacyś te ludzie w garniturach i jakoś nie zapadzą do takich reakcji. To trzeba, wiesz, wyczuć, nie? To trzeba jakby intuicyjnie do tego podchodzić i myślę, że jak widzę, że są ludzie, którzy siedzą i jest teatr, no to wiadomo, że nie będę kazał im skakać czy podnosić rąk w górę, no to słabe jest. A miałeś takie sytuacje, kiedy ludzie ku twojemu zaskoczeniu przełamali jakąś taką barierę na takiej sztywnej właśnie imprezie? Sztywnej, nie przypominam sobie, że ja na przykład pamiętam koncert Gentlemana w sali spotkania kultur w Lublinie, gdzie były same miejsca siedzące i wiesz, sala operowa i tak dalej. I on tylko wszedł, powiedział get up i wszyscy wstali i już stali do końca koncertu, prawda? Nikt się tego nie spodziewał, straż pożarna tego zabraniała na początku. Może. Talizman, czy jak długo jeszcze, to piosenki o miłości. I o miłości jest dużo na tej płycie. Czy masz w niej sukcesy, czy bardziej smutki? Które jakby w jakiś sposób powodują, że inspirujesz się do napisania o miłości. Czy to inspiruje cię sukces miłości bardziej, czy jakaś porażka? Wiesz co, to zależy. Niektóre utwory miały swój zalążek, gdzieś tam początki, na przykład półtora roku temu. Ja je gdzieś pod wpływem emocji zacząłem i dokończyłem trochę później. I myślę, że to zależy od okresu w moim życiu, co tam przeżywałem. Ale są i sukcesy, i są takie, które gdzieś jakby coś się kumulowało we mnie w środku, siedziało, chciałem to wyrzucić na zewnątrz, więc są i takie. A teraz brakuje ci miłości? A co u ciebie? U mnie wszystko okej. U mnie też. Tak głupio mi mówić Bednarek. Zawsze bym powiedział Kamil Bednarek, a tu jest jak Kamil Bednarek. Bo czasami się pisze Bednarek i tak głupio mi po nazwisku. Więc Kurde, znam się od dziś, Mirosław. Na Jamajce dwa razy ze mną byłeś. No to Bednarek w utworze Zabieram cię na trip. Kamil, do którego z tych starych styli muzyki ci najbliżej, abstrahując od reggae? Czy kręci cię na przykład również jakiś stary blues? Czy ta cała historia w tych nowych fascynacjach to jest soul i funk u ciebie? Wiesz co, mi ostatnio Jacek Gowowski pokazywał parę bandów bluesowych, które powinienem posłuchać. Kurczę, nie pamiętam niestety nazwy. Ja strasznie słabą pamięć do imion nazwisk, ale wiem, że będę chciał to przestudiować i uzupełnić trochę swoją, wiesz, wiedzę muzyczną, bo ja zawsze się bałem tego, że jak będę dużo słuchał muzyki, to podświadomie mi się wkradają melodie i ja robię podobne melodie, niechcący. I zawsze się broniłem przed słuchaniem, ale właśnie ostatnio, jak Łukasz tutaj podrzucił mi parę fajnych bandów, zmieniłem, wiesz, jakby podejście trochę. Staram się otwierać na nowe gatunki i słuchać, więc jeszcze długa droga przede mną, ale nie lekceważę i myślę, że wiesz, w najbliższym czasie, teraz będę miał trochę wolnego, będę mógł sobie pokupować trochę winy i odsłuchiwać. Ale nie, wiesz co, blues jest super, ale no ten soul, mi strasznie intryguje soul, wiesz, soul jest coś tam takiego magicznego. To jest i chyba też duża można strasznie... szkoła też wokalna, nie? No, też postanowiłem, że wiesz, w przyszłości niedalekiej będę chodził sobie na lekcje, naprawiam trochę warsztat i będę próbował, wiesz,
Jest możliwość, jest energia na to, więc trzeba kuć żelazo, póki gorące. Na tej płycie takich elementów jeszcze nie ma. Być może będą w przyszłości, tak. Ale wasi wytrawni fani chyba wiedzą, że zaczęliście również występy z orkiestrą. I to ponoć ty, Łukasz, rozpisujesz tam nuty, a nawet widziałem cię dyrygującego. Jak do tego doszło i jakie wasze doświadczenia w tej dziedzinie? No rzeczywiście, tak się złożyło, że jestem również po studiach kompozytorskich, więc mam pewien warsztat i pewne doświadczenie. Ostatnio dostałem taką szansę dzięki menadżerowi właśnie, który zaproponował moją osobę, aby rzeczywiście zaaranżować Kamila 6 utworów na duży skład, na, można powiedzieć, na małą orkiestrę symfoniczną, około 40 parę osób. Dla mnie to było olbrzymie doświadczenie, bardzo się cieszę, że to się stało. Kamil chyba też pochlebnie, także mamy plany na przyszłość w tym kierunku i mam nadzieję realizować to, bo uważam, że jego energia w połączeniu z takim aparatem wykonawczym, jakim jest orkiestra symfoniczna, to jest coś wyjątkowego i na pewno będziemy chcieli to kontynuować. Dreszcze miałem. Kurczę, wiesz, oni się odezwali, tam smyki. Ja, kurczę, i reggae też, wiesz, tam graliśmy ten rootsowy list, który napisał mój tata jakieś dla mojej mamy i jak te smyki się odezwały i to wszystko... No tak, tak. A jak to jest, Łukasz, czy to jest tak, że ty jakby swoją wyobraźnią słyszysz tą muzykę na te 40 instrumentów i rozpisujesz każdy oddzielnie, czy to jest taka mozolna robota właśnie? Jest to bardzo mozolna praca, rzeczywiście każdemu muzykowi trzeba przygotować osobną partię. To się kształci, także ja słyszę aranż, staram się go zaplanować w pierwszym etapie pracy, a następnie po prostu jak już mam 70-80% w głowie, to po prostu przelewam to na papier, który jest już tylko i wyłącznie narzędziem do tego, aby później ten utwór prawidłowo wykonać. Byłem świadkiem, jak to pisał, wiesz, na tym programie komputerowym, to powiem ci. Myślę, że... Już przynajmniej nie malujesz tych ale dużo też pisałem ręcznie na studiach, także miałem starego profesora polskiego, wybitnego, tak, naszego kompozytora polskiego, także nauczyłem się w jakimś stopniu ten warsztat gdzieś tam stosować w swojej pracy. To, co jest plusem na pewno, to to, że z Kamilem pracuję na co dzień, więc tę stylistykę również w jakimś stopniu poznałem. Nie wszyscy to wiedzą. A jaka jest reakcja samych muzyków z orkiestry? Bo oni też niekoniecznie mogą być zakręceni tego rodzaju muzyką. Zawsze w pierwszym etapie zawsze są sceptycznie oczywiście nastawieni, bo to jednak jakaś taka forma muzyki rozrywkowej. U nas jeszcze jest, panuje takie przeświadczenie, że to wszystko, co jest dobre, to jest tylko się kojarzy z wielkimi nazwiskami i z historii muzyki. Ale po współpracy, jak Kamil tam wlatuje zawsze na tą próbę, ze wszystkimi się przywita, wniesie tą całą energię, to ludzie się otwierają i w ogóle zrobiliśmy ostatnio niesamowite rzeczy, uważam. Także ja się nie boję tej współpracy. No i zastanowiliśmy się i już znamy pytanie przeznaczone dla was. Wygrać można 3 egzemplarze płyty Talizman. A pytanie brzmi: co jest bądź mogłoby być twoim talizmanem i dlaczego? Czekamy na wasze odpowiedzi bądź SMS-ami na 70044 za 62 grosze brutto bądź mailem na maken@polskieradiopisanerazem.pl. Śpiewaliście tutaj przed chwileczką ze Stafem, Kamil, taki tekst. Czas na zmianę warty na spopielonej scenie. Nastały lepsze czasy, przejmujemy dowodzenie. Czy scena jest spopielona, a czasy lepsze? Nie wiem, to Staw śpiewał. Ja wiem, że się... Telefon do przyjaciela. Myślę, że Staw jeszcze nie śpi. Nie podejmujesz się. Nie wiem, ja nie chcę się wypowiadać za niego. To jest jego tekst. No dobra. Taka rzecz mnie też intryguje, bo ja sobie tam zaglądam czasami, sprawdzam, co tam się dzieje i jest jedna rzecz, która, przyznam wam szczerze, nie podoba mi się, a nawet mnie denerwuje. Jest to poziom komentarzy fanów pod postami. W sensie takim, że jest to pismo obrazkowe. A czemu rzadko, o Facebooku, bo... tak, głównie o Facebooku, o Instagramie. Chodzi mi o to, że tam trudno znaleźć jakiś komentarz, który byłby nawet jednym całym zdaniem, że są takie znaczki, kulfoniki, hasła. Nie oglądają. No, jak ci denerwuje, to po co sobie bubu. Ale powiedz, czy to... Ja ci wiem, z czego ja to rozumiem, wynika? Z czego to wynika? Bo ja jakby jestem zawsze zwolennikiem jakichś treści, prawda? A tu mi tych treści brakuje. Czy to wynika z tego, że
że to są sami młodzi ludzie, którzy nie wiem co... No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Czy ty się zastanawiałeś nad tym kiedyś? Wiesz co... Czy nie brakuje ci czegoś takiego, że ktoś coś napisze, ale... co daje ci słuchaj, jakiś powód do myślenia? Wiesz, jakie są dzisiejsze czasy. To nie jest tylko u nas, to jest wszędzie. I tak naprawdę... zobacz, w hip-hopie jest więcej tego hejtu. Oni na siebie tam cały czas najeżdżają, jeden na drugiego. Ludzie się kłócą pod tymi komentarzami. To tak na ostro. U ciebie się nie, nie wszędzie, nie wszędzie, nie? Bo u mnie znowu to, co mówisz, może tak jest rzeczywiście. Ja myślę, że to są takie czasy, w których młodzież po prostu cały czas jest w tych telefonach i ci, którzy słuchają mojej muzyki, może są bardziej wrażliwi. Każdy ma swojego odbiorcę i ja nie, jakby, wiesz, no, nie jestem w stanie przewidzieć, co oni tam będą pisać. I też nie zawsze się tym jakby sugeruje, co ludzie piszą. Bo ja na przykład komentarze to jest miłe, jeżeli ktoś tam chwali, coś mówi miłego. Jeżeli coś jest konstruktywne, to ja z tego staram się wyciągać wnioski i wprowadzać to w swoje życie, jeżeli naprawdę jest konstruktywne. Ale jakoś, wiesz, jeżeli im to radochę sprawia, że coś napisze, to po co się tym przejmować i zwracać sobie na głowę. Dlaczego założyłeś Space Records, a nie poszedłeś do jakiejś innej wytwórni? Podejrzewam, że propozycji ci nie brakowało. Wiesz co, ja myślę, że dojrzeliśmy do tego, żeby stworzyć własną wytwórnię. Wszystko jest pod kontrolą, ja nie muszę się o nic prosić. Wszystko jest moje, wiesz, to jest takie moje dziecko i dlatego ja się bardzo cieszę, że mogliśmy wydać tę płytę własnymi siłami. I nieuniknione, że być może w przyszłości, jeżeli ktoś zobaczy kogoś, kogo poczuje, że wiesz, to jest warto zainwestować energię i poprowadzić kogoś i pomóc wydać płytę, to zrobię to. Czyli masz takie ambicje, tak, żeby to wytwórnie rozwijać również w stosunku do jakichś innych twórców, którzy tak, ci... Tak, zwłaszcza, że jestem artystą i wiem, jak wytwórnie podchodzą do artystów i jak ich traktują, więc nie mówię, że wszystkie źle, ale często jest tak, że to, wiesz, to nie jest najlepsza współpraca, więc myślę, że z mojego doświadczenia przez te 7 lat, może to jest krótko, no ale zdążyłem się dużo nauczyć. Twoje rozejście z poprzednim managementem było bardzo burzliwe. Zniknęły wszystkie klipy z YouTube'a na jakiś czas? Jakoś, nie wspominam tego, żeby to było jakoś mocno burzliwe. No chyba, że słyszałeś inaczej. Ja. Nie, ja bardziej obserwuję po takich zjawiskach właśnie sieciowych, że zniknęła muzyka, że zniknęły teledyski. Prawa, wiesz, musieliśmy przenieść prawa, to trwało trochę i dlatego tego nie było, no bo jakby nie mogłem tego robić ze względu na jakby te umowy i tak dalej. Rozumiem. Na tej płycie pojawia się twój kawałek z Raging Fire. Doszły mnie słuchy również, że planujesz jakieś wydawnictwo w wytwórni VP Records. Tak. Byliśmy na rozmowach w Nowym Jorku, więc jakby wszystko jeszcze przed nami. Ja też muszę się do tego dobrze przygotować, więc na razie skupiliśmy się na naszej płycie, ale mega fajny kontakt tam złapaliśmy. Ci ludzie byli na naszym koncercie w Nowym Jorku i dlatego też nas zaprosili, bo widzieli, że jest potencjał, że jest energia. Dla mnie to było mega wyróżnienie, bo to jest kultowa wytwórnia. I oni też zaproponowali mi wspólny featuring z Raging Fire, bo przepraszam, zapytali mi, co ostatnio słuchałem, co mi się podoba. Ja mówię, że Raging Fire mega fajny album wydali, Everlasting. I oni są u nas. Chcesz z nimi nagrać kawałek? Jezu, oczywiście, że chcę. I mogłem sobie wybrać mój ulubiony utwór z płyty. No. I to był Get Up. Mega piękny utwór. Jest jakoś tak mocno trafił do mnie. Zawsze jak on zaczynał śpiewać, to miałem dreszcze na ciele. I też udało się wykonać wspólnie utwór w Nowym Jorku, w Central Parku. Kiedy graliśmy koncert razem z Shaggy. Shaggy się również pojawił. Tak, tak. Też był na naszym koncercie. Także fajnie. Też był na koncercie, przybył pionę, podszedł do nas. Więc dla mnie to też kolejny, wiesz, taki zastrzyk energii, motywacji. Kolejne moje pytanie, Kamil, brzmi następująco. Muszę sobie je znaleźć. Słowa mają ogromną moc. Ja zawsze doceniam artystów, którzy piszą szczerze i wiele razy było tak, że te słowa były dla mnie drogowskazem. Tak powiedziałeś w czacie na Facebooku. Czy są takie tematy, o których nie zaśpiewasz?
Wiesz co, ja myślę, że jakby z biegiem czasu i tego, jak ja dojrzewam, dojrzewa też moja publika, pewne tematy mogę jakby poruszać już, niektórych jeszcze nie. Może dlatego, że niektórych rzeczy też jeszcze nie doświadczyłem, więc jakby na razie piszę o tym, co czuję i to, co przeżywam, to, co sprawiło, że nie wiem, coś mi zadało ból, to, co daje mi radość i na razie skupiam się na tych przyziemnych moich emocjach, ale nieuniknione, że w przyszłości będę podejmował poważniejszych tematów i odważniej pisał, na pewno. Dałem sobie też trochę czasu, wiesz, bo zdaję sobie sprawę, że to jest ogromna odpowiedzialność, wiesz, brać na barki słuchaczy, którzy są naprawdę w różnym wieku, ale myślę, że proste słowa czasami każdy potrafi interpretować właśnie na własny sposób i coś, co jest niby oczywiste dla kogoś nagle, wiesz, znajduje drugie dno, coś przeżywa ciężkiego i on odnajduje w tym właśnie taki drogowskaz i ja raczej jestem fanem prostych słów, a myślę, że dużo tutaj zależy od doświadczeń ludzi, tego, co przeżywają. A jaka była twoja motywacja, czy powód, żeby zaśpiewać takie słowa? Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Wiesz co, ja jestem patriotą, ja tego się nie wstydzę. Wiem, że ty jesteś tam mocno upolityczniony i widziałem twój Facebook, także jakby nie wyrzeczając tu w ogóle, jestem apolityczny, żeby nie było. To z czystej jakby miłości do mojej ojczyzny. Nie uważam, żeby to było coś złego. Nie wstydzę się tego. A uważasz się za artystę apolitycznego? Ale chodzi ci o... No dobra, nie, wiesz co, myślę, że tak. Ja no. Wiesz, nie, jakby nie jestem, nie przynależę do żadnej telewizji, nie opowiadam się żadną z partii. Ja po prostu chcę śpiewać dla ludzi i nie chcę się w to mieszać, to nie jest mój temat. Nie lubię tego, ludzie się kłócą w ogóle. To straszne, wiesz, jakby nie potrafią zachować tego dystansu, bo kłócą się, psują sobie nastrój, tam jest dużo złych emocji przy tym wszystkim, a i tak tego, wiesz, jakby nie zmienią. Dla mnie to jest, wiesz, bez sensu, szkoda emocji. A nie masz czasami wrażenia, że jeżeli na przykład w tych właśnie czasach, o których mówisz, bo to rzeczywiście są takie czasy, które są ludzie i również młodzi ludzie polaryzują się bardzo politycznie. Czy nie dolewasz trochę oliwy do ognia w momencie, kiedy na przykład na Twitterze prezydenta ukazuje się twoje zdjęcie z prezydentem? Czy to nie jest tak, że... bo ja czytałem później komentarze pod tym zdjęciem. No niektórzy byli za, ale drudzy byli przeciwko. Jakby dałeś powód... Ale ja wstawiłem to zdjęcie, czy prezydent? Prezydent. No to dlaczego dla mnie to pytanie? No bo ty byłeś na tym zdjęciu. Nie szkodzi, ale ja tego nie stoję, więc nie wiem, skąd to pytanie. Kamil, produkcja tej płyty teraz, bo to też jest zupełnie jakby nowy rozdział w twojej historii. Pierwszy album z Jackiem Gawłowskim, dodatkowi producenci, Mateo, Donatan, BRK. Jaki był klucz powstawania tej płyty? Czy to było tak, że sobie z góry założyłeś, że część tej muzyki będzie zrobiona przez producentów to jakiejś muzyki tam elektronicznej, hip-hopowej, a część zespołem? Ja chciałem, tak jak mówiłem wcześniej, że chciałbym, żeby ta płyta jakby była takim naszym talizmanem z duchem czasu i takie spotkania z producentami też otwierają wyobraźnię. Można się dużo nauczyć. Na przykład współpraca z Mateo dla mnie była fajną lekcją i podjąłem taką decyzję po talizmanie, naszym pierwszym singlu promującym płytę i stwierdziłem, że fajnie by było właśnie poeksperymentować. To jest, jakby stwierdziłem, że to jest czas, którym chciałbym trochę sprawdzić się w innych gatunkach muzycznych i ja jakby, wiesz, nie do wszystkiego potrafiłem usiąść i napisać to. Bardzo dużo też Łukasz mi pomógł, Maciek, cały zespół, ale odważyłem się dlatego, że ja tego bym, myślę, że lepiej nie zrobił, wiesz, co chodzi, że dla mnie to też było na pewno inspirujące i dlatego też Donatan, BRK, Donatan oldschoolowy trochę ten beat, ale bardzo mi się podobał, Staffowi też, więc postanowiliśmy, że to zostanie na płycie. I to płyta powstawała dość długo i w trakcie jej produkcji jakby dochodziły kolejne kawałki z producentami, bo to nie było tak, że od razu wiedziałem, że to że będą trzech, tylko to jakby w trakcie produkcji wychodziło, patrząc na to, jak się to wszystko układa,
stwierdziliśmy, że jeszcze przydałoby się zaprosić kogoś. A czy było też tak, na przykład, że jakieś piosenki powstawały oryginalnie w wersji z zespołem, a później decydowałeś się przełożyć je na warstwę jakby elektroniczną? Tak, no tak było z muzyką. Między innymi muzyka, z, tak. Pierwszy utwór z płyty powstał tak naprawdę. Tak. Myśmy go zarejestrowali już w studio i mieliśmy, i Mateo dostał po prostu taką propozycję, aby go tak jakby dokończyć, tą wersję instrumentalną, i w sumie wyszło tak, że zrobił go na nowo, opierając się na naszym jakby takim muzycznym szkielecie, można by tak powiedzieć, ale to był chyba jedyny przypadek taki na płycie. Czego wam życzyć na koniec tego spotkania? Wesołych świąt. Wesołych świąt, zdrowia i... Pierwsze mi to nie przyszło do głowy. Ja pozwolę sobie powiedzieć, moim marzeniem jest, aby robić po prostu coraz lepsze te albumy, coraz bardziej świadomie podchodzić do tego i cały czas się rozwijać. To jest dojrzewać, coś, nabierać świadomości, coraz większe. Sobie życzyli na tym etapie, tego potrzebujemy teraz. Nie? No to życzę wam tego z całego serca. No, dziękuję. Wesołych świąt. Dziękuję. Moimi gośćmi byli Łukasz oraz Kamil. Czwórka. Brzmi dobrze.